Tradycyjnie stan zdrowia coraz lepiej. Myślę, że za wyjątkiem Maćka wszyscy do dyspozycji, także to chyba tyle na początek. Ja sam się przyznam po meczu, mówił pan, że nie wszyscy tego piątkowego meczu się przyłożyli. Nie tak. Nie tak, że nie wszyscy. Po prostu nie było nas w pierwszej połowie. Mogliśmy odpowiedzieć walką na agresję Polonii i to tyle. Absolutnie do nikogo indywidualnie zastrzeżeń nie mam. Niektórym mecz nie wyszedł, to jest normalne w piłce, ale mogliśmy ten mecz rozegrać zdecydowanie lepiej, tym bardziej, że analizując w tej chwili przynajmniej pierwszą połowę przy sytuacji przy pierwszym karnym, moim zdaniem Wojdyga na spalonym, przy drugiej natomiast rzut karny absolutnie nie, bo rzut wolny poza polem karnym. Więc tak jak nam się ułożyło w Bytomiu, tak też Polonii ułożyło się z nami. Natomiast uważam, że dwie, w tej chwili po obejrzeniu na spokojnie materiału, nie w emocjach po meczu, uważam, że dwie pomyłki sędziego. Myślę, że już specjalnie pracowaliście pod względem mechanicznym na przykład tego meczu? Wie pan co, nie trzeba. Naprawdę nie trzeba. Ja bardzo wierzę w ten zespół. Ja jestem tu również dlatego, że w ten zespół wierzę i wierzę, że może grać zdecydowanie lepiej. Jakiś kryzys jest, bo gdyby nie było tego kryzysu, to mnie by pewnie tutaj nie było w Radomiu i musimy sobie z tym wszyscy razem szybko poradzić. Uważam, że sobie z tym poradzimy. Pamiętasz, jak był ostatni pan z zespołu Olimpiady? Zespół bardzo kreatywny, bardzo dobrze grający w ataku i polegający w swojej grze ofensywnej na dużej ruchliwości. I to jest największy atut, szukający ogromnej ilości piłek prostopadłych, szczególnie do Piceluka. Ja bym ten zespół rozłożył jakby na dwie grupy. Dwójka stoperów rosłych, czyli Kubowicz i drugi ze stoperów. I reszta piłkarzy o bardzo, bardzo podobnej charakterystyce, czyli niezbyt wysocy, o niezbyt imponujących warunkach fizycznych, za to bardzo ruchliwi i o dużych umiejętnościach piłkarskich. Więc tak ja widzę ten zespół na tą chwilę. Ten sobotni mecz też ma duży ciężar gatunkowy. Olimpia wygrywając co ten rachunek, zbliża się do zielonych i ta przewaga będzie coraz mniejsza, no a my musicie wygrać, żeby troszeczkę ten komfort psychiczny zachować i liczyć się w walce. Dokładnie. To, o czym pan powiedział, mamy to w głowach i na pewno podejdziemy do tego meczu bardzo skoncentrowani, bo wiemy, co jest na szali. Dziękuję. Czy jakieś pytanka? Nie, dziękuję. Pytanie o skład, panie trenerze. Trochę mnie zdziwiła tutaj pana wstęp, jakby, że drużynie mecz nie wyszedł i indywidualnie, powiedzmy, no nie ma pan pretensji do żadnego z zawodników, bo pamiętam też pierwszą konferencję klasową jeszcze Pantelo Aviator, na której pan powiedział, że brak zaangażowania któregoś z zawodników jest prostą drogą do końca współpracy z panem trenerem Podolińskim. Mm-hmm. Czy wobec tego, że nie ma pan pretensji indywidualnych do zawodników, możemy się spodziewać, że nie będzie zmian w składzie? To znaczy, panie redaktorze, ja mówiłem, może tak to pan odebrał, ja mówiłem, że jeżeli zauważę, że komuś nie zależy na tym, za to czasem zwróćmy uwagę, że komuś może zależeć, ale może mu po prostu nie wyjść. Ja widzę tych piłkarzy w tygodniu na treningu i ja... Ale rozmawiajmy o meczu. Rozmawiajmy o meczu. Na pewno personalia muszą być zmienione, bo nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, że przegraliśmy z Polonią, popełniliśmy błędy i to pójdzie bez echa, bo tak nie będzie. Tak nie będzie. No po to jest mecz, po to jest trening, żeby wyciągać wnioski i dawać piłkarzy, którzy są w najlepszej dyspozycji. I to może tyle o personaliach, bo my indywidualnie o tym meczu dużo rozmawialiśmy. Proszę mi wierzyć. Natomiast co do składu, myślę, że jesteśmy blisko tej jedenastki meczowej na Elbląg jeszcze po analizie gry przeciwnika i ja mam nadzieję, że będzie to wyglądało zdecydowanie lepiej niż w meczu z Polonią. Dziękuję. Ja może zapytam inaczej. Czy myśli pan nad przesunięciem Kamila Kościelnego do środka obrony? Myślimy nad tym od dłuższego czasu. I kto wtedy na szóstce ewentualnie? Mamy. Akurat muszę przyznać, że na tej pozycji może nie mamy, oprócz chyba Kościelnego, klasycznej szóstki. No nie mamy zawodnika o takich parametrach, na pewno o jakim myślimy, czyli 80-20, jeśli chodzi o grę defensywną do ofensywnej, takiego, oprócz Agu, bo to jest taka szóstka, której na pewno potrzebujemy, niestety, albo Agu, albo Leo, też taka diabelska alternatywa dla nas, dwaj piłkarze, którzy mogliby być wiodącymi, mamy nadzieję, że to również się też rozstrzygnie na naszą korzyść, że Agu niedługo już będzie mógł występować, natomiast mamy piłkarzy, bo jest i Dawid,
jest i Matthew, także obaj ci piłkarze mogą zagrać na pozycji numer 6. Tym bardziej, że przeciwko sobie mamy zespół, który dość podobnie buduje swoją jedenastkę. Również chyba bez klasycznej takiej defensywnej szóstki. Więc mamy personalnie, jesteśmy sobie w stanie poradzić. Natomiast nad Kościelnym myślimy, jest jeszcze Zakrzewski, który do tej pory jakby szansy nie dostał, a naprawdę prezentuje się bardzo pozytywnie w tym tygodniu.